Też po prostu tylko kilka przemyśleń wynikających z tych oto tu dwóch wypowiedzi. Artura Andrusa chyba nie muszę przedstawiać. Richard Rorty jest semantykiem, filozofem języka i powiedział, że język jak wyobraźnia nie zna granic. No tak, to tytułem wstępu. A teraz spróbujmy się zastanowić, co bym mogła Państwu powiedzieć. Plan na dzisiaj mam taki. Co to jest wyobraźnia w ogóle? Co to jest wyobraźnia w kontekście przekładu? I potem case studies, które być może rozczarują Państwa, bo ja, jak rozumiem, niektórzy z Państwa może wiedzą, językoznawcą tylko jestem, a i nie fachowcem od wyobraźni. I wobec tego nawet o wyobraźni mówię w kategoriach i w kontekście języka i językoznawstwa. Przepraszam, jedziemy dalej. Trzy przypadki będą jako przykłady. ICM, co jest piękną polską nazwą na Idealized Cognitive Model, czyli wyidealizowany model poznawczy, metonimia pokrótce, i gramatyka sensu stricto. Na końcu, żeby ci, co już nie będą mogli tego znieść, mogli zejść. To jest definicja robocza wzięta ze słownika współczesnego języka polskiego i powiada ona nie mniej, nie więcej, tylko że wyobraźnia to jest zdolność do tworzenia w umyśle obrazów tego, co i teraz albo nieobecne, albo tego, czego się dotąd nie doświadczyło, albo tego, co nie istnieje. Czy to mnie z grubsza się zgadza z tym, co mówi Andrus w sposób mniej formalny, ale tylko z grubsza, dlatego że każdy z tych czerwonych elementów tej definicji rodzi pytania, prawda? Bo nieobecne gdzie? Odpowiada się na ogół w świecie rzeczywistym i lepiej już nie pytać, co to jest świat rzeczywisty, prawda? Bo jak zapytam, co to jest świat rzeczywisty, to będziemy musieli powiedzieć, co to jest rzeczywistość, a potem będziemy musieli powiedzieć, co jest rzeczywistością dla kogo i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego to nie na dzisiaj. Po drugie, nieobecne gdzie? Już nie w świecie rzeczywistym, ale skoro się tego w ogóle nie doświadczyło, to nieobecne w pamięci doświadczenia. I tu pytanie, doświadczenia czego? Ano świata rzeczywistego, prawda? Zostawmy to więc znowu na boku. Ale możemy sobie powiedzieć, że nieobecne w ogóle. W ogóle nigdzie. Ani w świecie rzeczywistym, bez względu na to, jakbyśmy go zdefiniowali. Ani w doświadczeniu bieżącym, ani w pamięci doświadczenia, ani w ogóle nigdzie. Czyli byłaby to science fiction, tak? Jako gatunek i jako pojęcie. No ani troszkę dalej. Psycholodzy mówią o takiej dychotomii, takim podziale pojęciowym na wyobraźnię mimowolną i wyobraźnię dowolną. Wyobraźnia mimowolna odbywa się przy braku zamiaru albo wysiłku woli. Czyli nie chcę sobie, nie będę ja tu sobie nic wyobrażał, ale i tak mi się wyobraziło. Wyobraźnia dowolna natomiast wymaga zamiaru i albo wysiłku woli. Czyli ja sobie teraz wyobrażę, że to jest fascynujące, na przykład cokolwiek. Wyobraźnia mimowolna zatem to jest swobodny bieg wyobrażeń, czyli to, co potocznie się określa jako sen na jawie. Tak mi się myśli i wyobraża samo. Natomiast wyobraźnia dowolna to jest świadome i lub. I znowu nie chciałabym o tej relacji tu mówić, bo ona też nieprosta jest. Świadome, celowe przywoływanie wyobrażeń. Czyli spontaniczna lektura tekstu, bo jednak bym chciała dojść do tego przekładu w którymś momencie. Spontaniczna lektura tekstu to jest świadome przywoływanie wyobrażeń. I
I chodzi tu albo o tekst źródłowy, albo o tekst docelowy w przekładzie. Natomiast sam przekład będzie już celowym przywoływaniem wyobrażeń. Czyli w pierwświadomym muszę sobie wyobrazić, co autor chciał przez to powiedzieć, po czym muszę sobie wyobrazić, jak ja bym mógł powiedzieć to, co ja myślę, że autor chciał przez to powiedzieć. Z grubsza. Mówią jeszcze psychologowie o drugiej dychotomii, to znaczy o podziale na wyobraźnię kierowaną i wyobraźnię twórczą. Wyobraźnia kierowana, ich zdaniem, powstaje pod wpływem określonych bodźców. I takim bodźcem w kontekście przekładu tekst na tekst będzie lektura, na przykład. Takim bodźcem w kontekście przekładu intersemiotycznego, na przykład, czy wręcz odbioru sztuki wizualnej, będzie oglądanie obrazu na wystawie, na przykład. Wyobraźnia kierowana wzbogaca doświadczenie, powiadają nam psychologowie i wypada się z nimi zgodzić. I przykłady, aczkolwiek nie wprowadzają eksplicite tego pojęcia, łatwo znaleźć. I na przykład w lekturze Benvenista to będzie w odróżnieniu od dyskursu, czyli benvenistowskiego discours, to będzie histoire. Czyli i wzbogacenie doświadczenia opowiadaniem, narracją czyjegoś doświadczenia. No? Ale będzie to prościej mówiąc, na przykład wykonywanie instrukcji obsługi czegoś. No? I wyobraźmy sobie, czytając instrukcję obsługi na przykład dekodera telewizyjnego, wyobrażamy sobie, jakby on mógł działać. I powiem od razu, że w moim przypadku to nie ma tu żadnej wyobraźni, chyba. Ale teoretycznie powinno tak się dziać. Wyobraźnia twórcza natomiast służy temu, żeby powstały nowe wyobrażenia, czyli z elementów przeszłych doświadczeń buduje się jakieś nowe konstrukcje. I to nie jest nic nowego, bo psychologowie mówią, że wyobraźnia twórcza wytwarza nowe wyobrażenia, a teoretycy literatury na przykład mówią, że pisarz tworzy światy przedstawione. I to jest z grubsza właśnie to, o co chodzi. A filozofowie powiedzą, że umysł ludzki potrafi wytwarzać światy możliwe, no? Które też są rodzajem światów przedstawionych. No? Tutaj rozgraniczenia i definicje są nieostre, ale na szczęście nie musimy się tym zajmować dzisiaj. Wyobraźnia tworzy wyobrażenia. Ergo powinniśmy się zastanowić, czymże są owe wyobrażenia i znowu psycholodzy, też psychologowie podpowiedzą nam, że to są mentalne obrazy przedmiotów i sytuacji. I tu już zbliżamy się do tej nieszczęsnej gramatyki, ponieważ przedmioty to są i w gramatykach elementy języka, które nazywają rzeczy. Na różnym poziomie uogólnienia i abstrakcji. Natomiast obrazy mentalne mogą również dotyczyć sytuacji i wtedy no, przypominają powiedzmy komiksy oglądane oczyma wyobraźni, a w gramatykach odpowiadają im te elementy zasobów językowych, które dotyczą procesów lub relacji między przedmiotami. Tak? Czyli mogę sobie wyobrazić, nie wiem, jamnika, ale mogę sobie też wyobrazić jamnika biegnącego przez skwerek. Czyli relacje między jamnikiem a skwerkiem. Prawda? W przełożeniu na gramatykę to będą albo elementy, które gramatyki nazywają rzeczami, gramatyki kognitywne, albo sytuacje, które owe gramatyki nazywają relacjami. I rzecz polega wszakże na tym, że jeżeli mówimy o wyobrażeniach, to owe obrazy najczęściej są wywołane bez obecności bezpośrednich bodźców zewnętrznych.
ci z Państwa, którzy uczyli się językoznawstwa i tego takiego prymitywnego strukturalizmu z lat 50. wiedzą, że Hockett nazwał to displacement. To znaczy, w odróżnieniu od większości zwierząt z wyłączeniem pszczół, jeżeli Państwo pamiętają, w odróżnieniu od większości zwierząt chcielibyśmy uważać, że tylko my sami możemy mówić o rzeczach, których nie mamy przed oczami, czyli o rzeczach, które nie dzieją się i nie ukazują nam się tu i teraz. Na przykład mamy czas przeszły i z grubsza zdaje nam się, że wiemy, co chcemy powiedzieć czasu przeszłego używając, prawda? To jest ów displacement, czyli wywołanie wyobrażenia bez konieczności tego bodźca bezpośredniego. No? I Hockett tam pisał, jeżeli Państwo pamiętają, że o ile głupie byłoby krzyknąć ouch, bo po angielsku pisał, głupio byłoby krzyknąć ouch w tydzień potem, jak nam ktoś wszedł na nogę w autobusie, o tyle można o tym opowiedzieć w tydzień później i to ouch zacytować, prawda? I mieć przed oczyma wyobraźni naturalnie, całą tę bolesną scenę. Wyobrażenia mogą być albo odtwórcze, czyli oparte na wspomnieniach, czyli na tym, co zapamiętaliśmy z wcześniejszych doświadczeń, albo wytwórcze. Nie mają wtedy odpowiednika w doświadczeniu i powstają na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń, wcześniejszej wiedzy albo czystej fantazji. I to, patrząc wstecz, przypomina te inne podziały. No? W sumie mam nadzieję, że jasno się nam obraz rysuje, co to jest wyobraźnia i jej wytwory. Językoznawcy powiedzą, ci językoznawcy, którzy sami mają wyobraźnię, czyli potrafią za tą gramatyką dostrzec obrazy mentalne światów przedstawionych, będą mówić, że ludzie, a ludzie, którzy używają języka w szczególności, mają zdolność wyobrażeniową, się nazywa imaginative capacities. I taką zdolnością jest gramatyka, która potrafi z elementów dźwiękowych albo z cząsteczek kredy na tablicy budować wyobrażenia. Taką umiejętnością jest stosowanie metafory, czyli mówienie o jednej rzeczy w kategoriach czegoś innego, metonimia, czyli mówienie o jakimś elemencie przyległym w sposób konkretny albo abstrakcyjny do jakiegoś innego elementu całości. I mają umiejętność tworzenia fikcji, no czyli mówiąc po prostu kłamać umieją doskonale. I mogą budować przestrzenie mentalne, czyli takie maleńkie światy, które nie wymagają talentów literackich, prawda? I wszyscy te światy budujemy bez przerwy i na co dzień. Bo weźmy sobie na przykład, no weźmy sobie zdanie złożone z jeśli, no? Na przykład. Jeśli nacisnę ten prawy guzik, to Państwo zobaczą następny slajd. No? Co robi to pierwsze zdanie? Ono tworzy taką maleńką przestrzeń mentalną, w której Państwo mogą, nie muszą go słuchać, ale mogą wytworzyć sobie obraz tego naciskania mnie, przeze mnie, tego tu i teraz, prawda? I w tym maleńkim świecie pokaże się następny slajd. Czyli każde zdanie warunkowe jest już budowaniem przestrzeni mentalnych. Wszyscy to robimy bez przerwy. Mówiąc na przykład, przyszłam tu kwadrans temu prosto z Czapskich 4, też wywołuję u Państwa obraz mentalny, szczegółowy lub schematyczny, w zależności od tego, jak dobrze Państwo znają Kraków, moje fizyczne możliwości chodzenia i tak dalej. No. I amalgamaty pojęciowe to jest wytwór
bardziej złożony i może zostawmy go na dzisiaj, bo by było już za dużo tego dobrego. Natomiast spróbujmy się zastanowić nad tym, czy nie jest przypadkiem tak, że wyobrażenia są tym bogatsze, im słabsza jest kontrola intelektualna. Tak? Bo umysł ścisły, im ściślejszy, tym bardziej pozbawiony wyobraźni. Tak? I określonego rodzaju. I żeby tę hipotezę potwierdzić, można sięgnąć do intuicji ludzi, czyli po prostu zobaczyć, jak oni mówią o wyobraźni. Co znaczy puścić wodze fantazji? I z czego te wodze są zrobione? No, no to rozum nas hamuje, a wyobraźnia chce się popędzić i poszaleć. No? I warto też spojrzeć na potoczne metafory w polskim, bo w innych językach są one inne, a część podobnych, część różnych. Jak my mówimy, jaka jest ta wyobraźnia? Jest bujna, jak, no ja nie wiem, jak u Szulca. Jest bogata, jak w banku, dużo. I możemy też coś widzieć oczyma wyobraźni, ale nie patrzeć. Prawda? Dlaczego? To głęboka mądrość ludowa tu. Patrzenie wymaga rozumowej kontroli. Prawda? Trzeba się zmusić, żeby patrzeć i wtedy coś widzi. No? A jak puścimy wodze, to już widzimy coś oczyma wyobraźni i nam się śni na jawie. No? I chyba popatrzeć oczyma wyobraźni można też, mimo że intuicyjnie nie mówimy o tym. I to chyba właśnie robi tłumacz lub powinien. No to zobaczmy, czy rzeczywiście. I czym jest rzecz? Albowiem czymś ten świat wyobraźni trzeba zaludnić, prawda? Mówiliśmy o rzeczach i relacjach. Czym zatem jest rzecz? Rzecz jest obiektem percepcji. Powiada nam teoretyk sztuki widzenia i patrzenia, historyk sztuki Rudolf Arnheim, że nigdy nie widzimy niczego, nawet takich prostych obiektów, nie widzimy we wszystkich możliwych aspektach rzutowych. Co to jest rzut, to wiadomo, to jest tak jak w geometrii, nawet tej euklidesowej w szkole prostej. Aspekt też wiadomo z grubsza, co to jest. Weźmy sobie tego pilota, prawda? Patrzę tak i widzę ósemkę z kółkiem. Patrzę tak i widzę ósemkę bez kółka. Patrzę tak i widzę, co widzę? Owal. Bez w ogóle, bez niczego. Patrzę tak, patrzę tak, patrzę tak. No. I w którym momencie będę wiedzieć, zamknąwszy oczy, jak wygląda pilot? Ten konkretny, który jest dostępny tu, w tym wyposażeniu tej sali. A no jeżeli nałożę sobie wszystkie możliwe aspekty rzutowe, no. I wtedy będę wiedzieć, że wiem, jak ten przedmiot wygląda i mogę go sobie wyobrazić. Otóż rzeczy widziane oczyma wyobraźni są widziane jednocześnie i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. No? Mogą to Państwo sobie przełożyć na kontekst nauki języka, kiedy my znamy, wiemy, co znaczy jakiś element języka. No wtedy, kiedy potrafimy przywołać wszystkie możliwe aspekty rzutowe, z tym, że nie muszę chyba mówić, że ich liczba jest teoretycznie nieskończona. No? Ale jakąś tam liczbę tych aspektów rzutowych potrafię przywołać. Czym jest interpretacja tekstu w lekturze, a następnie w przekładzie? Ano umiejętnością przywołania elementów, które odnoszą do świata przedstawionego w możliwie największej liczbie aspektów rzutowych. No? I taki wybór, który wydawałby nam się maksymalnie adekwatny. Percepcja przy nieobecności tych bezpośrednich bodźców, czyli na przykład w konfrontacji z tekstem, w lekturze, i tworzy obrazy mentalne, które po angielsku, jak wiadomo, nazywają się mental images. I to są reprezentacje dostępne dla świadomości, czyli konceptualizacji.
I teraz pilot do PowerPointa. Widziany oczyma wyobraźni jest widziany we wszystkich aspektach rzutowych jednocześnie. Pilot do PowerPointa, widziany przez Państwa tu i teraz albo przeze mnie, jest widziany w jakimś określonym aspekcie rzutowym. No ale Państwo wiedzą, że to nie jest ósemka. No, bo już go Państwo widywali albo dowiadywali się o nim wcześniej i znają te inne aspekty rzutowe. To się kryje, co powiedziałam, za tym czerwonym łańcuchem, który zdaniem tych, co się znają, odpowiada wszystkim procesom poznawczym. Wszystkim, nie tylko działaniom na języku. No? Najpierw jest percepcja, potem jest konceptualizacja, czyli tworzenie przy pomocy wyobraźni pojęcia i potem jest ekspresja. No? I w naszym kontekście będzie to ekspresja przy pomocy języka. Ktoś może namalować obraz, ktoś może zaśpiewać, ktoś może tylko zamknąć oczy i pomarzyć, prawda? Ale tym ostatnim ogniwem tego łańcucha jest ekspresja. W naszym kontekście słowo. Skoro tak, to łatwiej jest przyjąć, że język jest ze swojej głębokiej natury metonimiczny. Jest, jak powiedział ktoś mądry, jest instrukcją obsługi tylko. I teraz, to nie jest znowu nic nowego, bo mówili o tym, używając różnych terminów i w różnych kontekstach, różni mądrzy ludzie. Ingarden mówił o miejscach nie do określenia, prawda? Mówiąc o interpretacji dzieła literackiego, mówił, że jest to operacja fenomenologiczna. To znaczy, słowo nam daje tylko instrukcję pozwalającą na zbudowanie świata przedstawionego, prawda? Natomiast samo słowo jest z definicji niedookreślone. Alfred hrabia Okorzybski, czyli ojciec semantyki ogólnej, mówił, miał taką zasadę piękną, ona prosta jest, tylko z pozoru i jest bardzo ingardynowska. On powiedział tak, bez względu na to, jak wiele powiedzielibyśmy o czymś, nigdy nie będziemy mogli powiedzieć o tym czymś wszystkiego. No? I to, tę zasadę, nie nazywając jej po imieniu, wypróbowują nauczyciele w szkołach średnich. Na przykład, opisz obrazek, piesek, jaki piesek, duży, jaki jeszcze, biały, i tak dalej, prawda? Nigdy nie jest tak, że, znaczy nie jest tak, pani powie, no dobrze, to już powiedziałyście wszystko moje dzieci, ale to nie jest prawda. No? Zawsze jeszcze można dodać jakiś konkretny, kolejny detal. W tym kontekście twórca gramatyki kognitywnej, Ronald Langacker, mówi o strefach aktywnych, no? Uzasadniających wybór pragmatycznie. Powiadam, podaj mi, nie wiem, czerwony ołówek i na ogół chcę przez to powiedzieć, daj mi ołówek, którego grafit pisałby na czerwono. No? To jest prawdopodobne w oparciu o nasze doświadczenie. Ale jeżeli wyślimy wyobraźnię, to możemy oczyma wyobraźni zobaczyć dziewczynę na wystawie sklepu papierniczego, robiącą dekorację i szukającą czerwonego elementu dla dopełnienia tej dekoracji. I wtedy będzie chodziło o ołówek, który pisze jakkolwiek, byleby był czerwony z wierzchu. No? Ale znowu to jest taki lub inny aspekt rzutowy. I myślę, że Państwo już zaczynają widzieć związek z tłumaczeniem, na pewno zresztą. Wobec tego powiem jeszcze, że konkretny aspekt rzutowy elementów polisemicznych, czyli znaczących różne rzeczy, a takich elementów jest 90, jeżeli nie 100% w każdym języku, to i wybór tych aspektów rzutowych ułatwia nam na ogół kontekst. Tak? I zdanie to ciężka lektura na ogół będzie znaczyć, że to
nieźle się wprawdzie czyta, ale trzeba włożyć w to dużo wysiłku. Prawda? Natomiast godzinę czy półtorej temu niosłam do katedry książki, które mam dla biblioteki, i była to ciężka lektura. Naprawdę, dwa grube tomy. No? Inny aspekt rzutowy, inny aspekt rzutowy. I takie określenie tych aspektów, takie ułatwienie tej instrukcji obsługi robi również gramatyka, prawda? Dla porównania mój ulubiony przykład, czyli celownik polski. Syn mu się urodził, nie znaczy tego samego, co jego syn się urodził. Prawda? Jeżeli on się urodził mu, to jest dla niego ważne przeżycie. Prawda? Językoznawca powie, że celownik wytwarza sferę wpływów wokół podmiotu, figury, jakkolwiek to nazwiemy, prawda? I teraz celownik coś w tę sferę wrzuca, prawda? Coś, co jakoś dotyka tego, kto w tej sferze siedzi, prawda? I dlatego, jak ja powiem, no nie wiem, zasłyszany przykład mój też ulubiony, mój samochód zgasł na światłach, to jest słabe usprawiedliwienie spóźnienia. Ale jak wpadam i mówię, przepraszam, samochód mi zgasł na światła, to jest lepiej, prawda? Widać, że mnie to strasznie zapalało i jakże bardzo chciałam zdążyć. A tu on mi coś takiego zrobił, prawda? Czyli niby to samo, a nie do końca, prawda? Czyli język wspomaga wyobraźnię, ukierunkowując ją w jakąś stronę. Teraz coś, co jest tak oczywiste, że aż wstyd o tym mówić. Dopełnienie tych instrukcji obsługi i tych metonimii jest uwarunkowane kulturowo. I tutaj przechodzimy do tego ICM-u. I temu ICM-owi, proszę zobaczyć, jak to pięknie się już odmienia po polsku, temu ICM-owi przypisuje się definicję taką jak ta niebieska. To jest stabilna, umysłowa reprezentacja, umysłowa raz powinno być, przepraszam, jakiejś teorii na temat jakiegoś aspektu rzeczywistości, na tle której funkcjonuje język. Na przykład śniadanie. Wstaję, nastawiam ekspres do kawy, po omacku idę do szafki, wyjmuję płatki, wrzucam do miseczki, zalewam jogurtem. Pod warunkiem, że nie jestem Francuzem lub też Francuzką, prawda? Ani własnym mężem, prawda? I chcę przez to powiedzieć, że kultura może mieć zasięg węższy lub szerszy, prawda? Ale ICM śniadania i mój, czy też ogólnie polski, nie jest takim samym reprezentacją umysłową jak ICM francuski, hiszpański, szkocki. No? Czy żaden haggis i kpes. No. I związki z tłumaczeniem, mam nadzieję, zaczynają się rysować wyraźniej. Dlaczego, że on jest wyidealizowany jeszcze? Dlatego, że to jest uogólnienie różnorakich doświadczeń. No? I teraz, jeżeli tłumacz czyta, że ktoś zjadł śniadanie, a wie, że rzecz się dzieje we Francji, a ma różnorakie doświadczenia, to będzie wiedział, że to nie jest filiżanka na kawę, tylko miseczka na kawę, na przykład. No? Czyli ta wyobraźnia będzie jakoś kierowana. No i teraz już przekład i przekładanie. I wydłuża nam się ten łańcuszek, który Państwo może pamiętają jeszcze z poprzedniego slajdu. I on nie jest niczym nowym, bo jego można znaleźć w prawie wszystkich pracach na temat teorii przekładu. No. Percepcja na ogół tam nie figuruje, ale jest istotna, bo musimy najpierw zobaczyć oczyma lub oczyma wyobraźni. No.
tworzymy sobie konceptualizację, no, i odpowiadającą jej ekspresję. Ale ta ekspresja wywołuje konceptualizację zupełnie inną, której ekspresja będzie też inna, prawda? Przekład to jest ta druga ekspresja. Na ogół, używając trochę innych terminów, teoretycy przekładu powiedzą, że przekład jest doskonały, ekwiwalentny, kongenialny albo w ogóle genialny, jeżeli pierwsza ekspresja się równa drugiej ekspresji. I to znakomicie byłoby, gdyby było możliwe, prawda? Wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z tłumaczeniem, wiedzą, że to nie jest możliwe. I teraz wyobraźnia powinna pracować między konceptualizacją numer jeden, prawda? Czyli pojęciem, które powstało u twórcy oryginału na podstawie jego percepcji, a ekspresją, tą drugą, czyli ekspresją tłumacza. I ta wyobraźnia jest równocześnie kierowana, ponieważ kieruje nią konceptualizacja ta wyrażona w oryginalnym tekście, prawda? Jest odtwórcza, ponieważ buduje nam się świat przedstawiony, który nie jest naszym własnym wytworem, ale jest również wytwórcza, ponieważ nakłada się na to wszystko nasze własne doświadczenie, nasza własna pamięć, która tworzy nasz własny świat wyobrażony. I to jest obrazek dość skomplikowany, który lepiej lub gorzej tłumaczy, dlaczego tak jest trudno w ogóle powiedzieć coś sensownego o przekładzie i o tym, czym on jest i jak on działa. Bo zawsze gdzieś w tych zielonych elementach się można zaplątać i pogubić. Dobrze, a my chodźmy dalej, bo nam się uda, mam nadzieję. Odbiór przekładu teraz przez czytelnika, czyli tak zwana recepcja, prawda, fachowa, to będzie już o wiele krótszy ten łańcuszek, bo czytelnik buduje sobie swoją własną konceptualizację, ale na podstawie nie percepcji, nie ekspresji oryginalnej, tylko tego instrukcji, którą dał mu tłumacz. No? I to jest nasza wielka odpowiedzialność, te instrukcje dać tak, żeby się dało ten dekoder włączyć jednak, prawda? Dobrze. Wyobraźnia tłumacza jest odpowiedzią na pytanie, co sobie wyobrazi inny, czyli ten odbiorca przekładu. I w tym kontekście teoretycy mówią o empatii. I Jarniewicz w swojej cudnej książce ostatniej, polecam Państwu, nazywa się Gościnność słowa. I w tej książce on mówi o czymś, co nazywa ekwiwalencją uczuciową, czyli wczuć się w tego czytelnika. On znowu tego nie odkrył, ale pięknie nazwał. I natomiast warto też pamiętać o rozróżnieniu, które już wspomniałam wyżej. To jest klasyczne rozróżnienie Benvenista, Emila Benvenista, między discours i récit historique. Discours toczy się tu i teraz. Récit historique już był. Wszelki przekład jest z konieczności récit historique. Bo kontekst jest już nie dyskursywny, to jest kontekst innego, czyli kontekst tłumacza. To znowu nie jest odkrywcze i wszyscy niby to wiemy, ale warto o tym pamiętać, zwłaszcza w świetle o tym, co chcę powiedzieć za chwilę. Czymże jest zatem to słowo innego? Słowo innego to jest odmienna instrukcja obsługi, która również będzie metonimiczna, z konieczności, bo język jest taki, jaki jest. No? I której dopełnienia będą uwarunkowane kulturowo. I w efekcie powstanie inny ICM, prawda? Pisze autor, he had his breakfast, rzecz się dzieje w akademiku w Edynburgu, tłumaczymy i wtedy zjadł śniadanie, czytelnik wyobraża sobie szklankę kawy czy kubek kawy i płatki.
No. Albo słowo innego staje się oryginalnym produktem twórczej wyobraźni. Czyli mówiąc slangowo, tłumacz nawija. Prawda? Okej. No i teraz tak, czy w tym namijaniu nie ma żadnych granic? No? Odpowiedź to znalazłam sobie u Emila Atkinda, to jest taki teoretyk literatury francuskiej. I on powiada, że wolność poety w języku docelowym jest ważna, ale nigdy nie jest totalna. Jego wyobraźnia może sobie fruwać swobodnie, ale fruwa w granicach, które są ściśle określone i zdefiniowane z góry. Szkoda, że pan nie mówi, jak to zrobić. Prawda? Bo wtedy byśmy wiedzieli, jak zostać tłumaczem kongenialnym albo nawet genialnym może. A tak wyszła rzecz, która w pewnym sensie dość jest banalna, bo brzmi, że ograniczenia w ostatecznym rozrachunku narzuca język przekładu, co jak się okaże zaraz nie jest aż tak proste. Ale od razu powiem uczciwie, że nie będę dalej mówić o tym, na czym się nie znam. Czyli o kontekście historyczno-literackim, o genealogii, o metrum i tak dalej. Do tego są teoretycy literatury mądrzejsi ode mnie. Ale będę mówić o kilku przypadkach, na których chcę pokazać to, o czym mówiliśmy. Pierwszy przykład to jest fragment wiersza Ewy Lipskiej, który się nazywa Obywatel małego kraju. Powstał w 1986 roku. Daty ważne są, a zwłaszcza dzisiaj, jak państwo wiedzą. 3 lata powstał on przed datą, której rocznicę obchodzimy dzisiaj. I to jest ważne. Pani Regina Grol, która tłumaczy polską poezję na amerykańską angielszczyznę i robi to genialnie byśmy powiedzieli, na tym wierszu, który nazwała The Citizen of a Small Country, i co na tym wierszu? No na tym wierszu być może wykazała się wyobraźnią, ale się potknęła bez winy, bez swojej winy. Bo ten obywatel małego kraju, urodzony nierozważnie na skraju Europy, przed 1986 roku, dorosłym będąc, sądząc z kontekstu, powołany został do rozmyślań o wolności. No? Jako rezerwista nigdy się nad tym nie zastanawiał. Przerywa poranne karmienie wieloryba, wertuje słowniki. Parę razy w życiu przejeżdżał przez wolność tranzytem. I to jest instrukcja obsługi, prawda, która powinna nam przywołać ICM. A jeszcze czasem zjadał lunch. Nie śniadanie, ani obiad. Lunch on zjadał. I wypijał szklaneczkę soku pomarańczowego. I państwo nie wiedzą, czym to było. Zapewne nie wiedzą. Przed 1986 rokiem. Szklaneczka soku pomarańczowego była szczytem luksusu konsumerskiego. No? I teraz wszyscy, którzy kojarzą tranzyt z lotniskiem w Barcelonie czy innej Bolonii, prawda? Czy jeszcze innym Nowym Jorku, nie są w stanie uruchomić wyobraźni tak, żeby ta równość zaszła, ta ekwiwalencja, prawda? Niedobre słowo, ale równoważność między obrazem w oryginale i przekładem. I przekładem. Dlaczego? Dlatego, że u źródeł tej podróży przez wolność tranzytem leży taki schemat cytowany przez wszystkich, bo oni tam wałkują te schematy i no, muszą z czegoś żyć językoznawcy też, więc piszą o tych ICM-ach w kółko. A wszyscy są zgodni co do tego, że jest taki ICM, który się nazywa wyidealizowany model poznawczy, który na poziomie bardzo abstrakcyjnym, uogólnionym jest trójelementowy. Źródło, ścieżka, cel. No? Przykład, życie człowieka.
źródło, rodzimy się ścieżka, mamy podgórkę albo z górki, zmierzamy do celu. Cel, w zależności od światopoglądu, taki lub inny. Etymologia tego tranzytu, który ilustruje ów model, to jest łacińskie transire, czyli transitus, czyli przejście. No to spróbujmy zajrzeć do słownika. Po polsku tranzyt, angielsku transit. Tak słowniki dwujęzyczne. I definicja. Przejazd, przewóz, obóz osób lub towarów od źródła ścieżką do celu. Okay. Ale po polsku jechać tranzytem przez tłumaczy się po angielsku go via. No. Pasażerowie jadący tranzytem to są transit passengers i oni siedzą na lotnisku. No. Nie jadą tranzytem przez wolność. Ten obywatel małego kraju wsiadł do pociągu w Polsce, potem przetrzepali go celnicy i wopści na granicy. Potem miał zapowiedziane, żeby się nie ważył, nawet wyglądać przez okna, nie mówiąc o wysiadaniu. Przejechał, na przykład w przypadku, który znam z autopsji, przez Berlin Zachodni i mógł wysiąść dopiero we wschodnim. No? I wiedział, że jedzie tranzytem przez wolność. No, no dzisiaj ten wiersz zaczyna być hermetyczny nawet dla takich czytelników jak państwo. To znaczy przejeżdżać przez wolność tranzytem. Wszędzie jest ta wolność, prawda? I na każdym z grubsza lotnisku. Morał z tego, że problemy z tłumaczeniem mogą dotyczyć jednego tylko języka. Ci z państwa, którzy kiedyś uczyli się ze mną na zajęciach z przekładu, pamiętają, że tę hipotezę ilustruje jeden z najlepszych eksponatów w moim prywatnym muzeum. To jest kawał papieru pakowego, na którym nabazgrane jest czarnym flamastrem po polsku zdanie następujące. Ze względu na małe rozmiary nominałów, klientów uprasza się o każdorazowe sprawdzanie, co się im wycina. Kto z państwa rozumie to zdanie? Tak? No. Prawda? Przekład tego zdania z polskiego na polski nie byłby rzeczą prostą, ponieważ nie starcza wyobraźni, albowiem wyobraźnia nie ma się do czego odwołać, prawda? A powinna się odwołać do systemu kartek racjonowania, kartek na mięso, prawda? Pani, która siedzi w sklepie i te malutkie kawałeczki wycina bardzo dużymi nożycami i klejem z mąki nakleja na wielki arkusz papieru, który musi zdać po zamknięciu sklepu i tak dalej, prawda? Wyobraźnia działa niekoniecznie między językami. No? Działa między kulturami. I jak się nie ma do czego odwołać, to powstają inne wyobrażenia. Na przykład, gdyby państwo nie wiedzieli, a nie wiedzieliby, że to jest przeze mnie ukradzione z lokalnego sklepu mięsnego, to mogliby na miłość boską mieć widzieć oczami wyobraźni na przykład szalonego chirurga. No, no. Otóż to. Spójrzmy jeszcze na jeden przykład. To jest przykład z Alicji w Krainie Czarów, gdzie, nie wiem jak dobrze państwo pamiętają tę książkę, Alicja robi się to mała, to duża. Raz jak była duża, to miała powody do płaczu i płakała dużo, a rzęsiście. I potem, jak się skurczyła, to wpadła do kałuży, nawet nie kałuży, tylko całej sadzawki, którą wypłakała była. No, przepraszam, czas za przeszły, wiem, nie wolno już. Ale płakała była i zorientowała się, że pływa w czymś, co myśli, że jest morzem, a że jej wyobraźnia
na podstawie wcześniejszych doświadczeń podpowiedziała nadmorskie wakacje, to się zdziwiła, że nie widzi Basin Machines. No, co nam podpowiada ta instrukcja obsługi? Patrzmy, co podpowiedziała tłumaczom. Trójce z nich zgoła nic. Opuścili to sobie. Da? I panu Słomczyńskiemu podpowiedziała kabiny kąpielowe. Nie wiedzą, co to jest kabina kąpielowa? Wyobraźnia twórcza by nam powiedziała, że to jest taka kabina, w której się zostawia ubranie, ale tym razem jest tam wanna. Na przykład, prawda? Machiny kąpielowe, no to jest mamusia niemowlęcia na przykład, prawda? Przy wysiłku wyobraźni. Co, jakieś urządzenie, które nas kąpi, prawda? Budka kąpielowa, no, jak u pani Jolanty Koziak, no, budka z lodami, prawda? Dawniej budka z gazetami, no niedobrze. Przebieralnia, no bardzo ogólne, już lepiej. Kabina kąpielowa, jeszcze raz, prawda, w 72 roku, a potem w 2010. Czyli wniosek mógłby być, że czas, te 20 lat nie wzbogacił wyobraźni tłumaczy. To fałszywy jest wniosek, ale mógłby być wyciągnięty. A co to jest Basic Machines? Wie ktoś? No, no instrukcja dla wyobraźni odtwórczej. Basic Machine jest to wóz podobny do wozu cyrkowego, ciągnięty przez konia jednego lub dwa. Ten koń wciąga ów wóz do wody. W tym wozie siedzą damy ubrane w stroje kąpielowe ówczesne, czyli w leginsy do kostek i body na górze i czepek. Wóz ma stopieńki i jak już wjedzie do morza na tyle daleko, żeby nie było widać, że one wychodzą tam tak nieskromnie ubrane, to one po tych stopieńkach myk, myk i pływać. A? To są machiny kąpielowe. Czyli innymi słowy przekład na nieprzekładalność tych ICM-ów właśnie, prawda? No bo teraz, jeżeli my powiemy, że to są przebieralnie, możliwe. Może one tamte leginsy wkładały i te body z rękawami. I może tam, ale to jest nieistotny aspekt rzutowy, prawda? Przebieralnia nie jeździ, nie wjeżdża do wody i nie ma konia z przodu. Prawda? Czyli wyciągnięcie tego na wyższy poziom uogólnienia i abstrakcji nie załatwia sprawy. Podpowiedź jest niewystarczająca dla wyobraźni. No, no ten przykład jest trywialny dosyć. Mój drugi przykład to jest, jak gramatyka się spotyka i gdzie z wyobraźnią. Pan Orliński napisał w Gazecie Wyborczej ze 3 lata temu taki felieton, który się nazywał Pochwała Wołacza. I pisał on tam, że kazano mu, nie wiem kto i dlaczego, ocenić 3 próbki, czy nawet więcej, 4 próbki przekładu Sapkowskiego Wiedźmina na język angielski. I on tam się, pan Orliński, a przed nim owych 5 tłumaczy, natknęło na zdanie, niechajcie go ojciec, którym to zdaniem jedna postać namawia drugą postać zaawansowaną wiekiem do niebicia trzeciej postaci. Da? I teraz co z tym zrobić? Proszę ojca, niech go ojciec zostawi. No? A po angielsku? Please leave him alone, father. No? Nie bardzo, prawda? I można by powiedzieć, że jest to niegramatyczne. Patrzę na pana. Ojcze, powinno być nie. No, ale nominalnie nominatywus nie występuje w takich konstrukcjach. Choć no tu Józek. Może być, ale. A powinno? Nie. Ale niechajcie go ojca.
to jest całkiem nie to samo, prawda? Całe mnóstwo aspektów rzutowych, kulturowych, ICM-ów i tak dalej. No? Gdzie to siedzi? Ono siedzi w tym wołaczu, prawda? Cały ten trigger, ta maszyneria, która wyzwala ową wyobraźnię, zawarta jest w zastąpieniu bardzo poprawnego wołacza nominatywem. No? Mój ulubiony przykład to, można go nazwać pochwała celownika, też dotyczy związków gramatyki i wyobraźni. Polskie sobie, z którym poloniści zmagają się od dawna, mam chyba z 18 artykułów o tym sobie. No? O celowniku już mówiliśmy, to jest sfera wpływów czyjaś. Dlaczego mogę powiedzieć, siedzę sobie na plaży, a nie mogę, mogę, ale nie często powiem, choruję sobie na grypę. No? Dlaczego? Dlatego, że do mojej sfery lubię wprowadzać rzeczy fajne, prawda? No i na przykład chętnie poczytam sobie książkę, ale nie pojadę sobie do domu w cholernym tłoku. No. Gdzie wyzwalać wyobraźni? Ano w celowniku, prawda? I jak mi ktoś powie, że to jest fakultatywny element struktury zdania, cytat z pewnego polonisty, to będzie mi trudno uwierzyć. Co ma Polak zrobić, co Polak, tak, przekładający na angielski, albo jeszcze gorzej, English Native Speaker, przekładający to na angielski, zrobić sobie, no to jest wyzwanie dla państwa. Można by na przykład piękną pracę napisać semestralną albo nawet magisterską. A teraz wnioski, trywialne one są. Wniosek pesymistyczny brzmi tak. Ekwiwalencja, jakkolwiek byśmy ją zdefiniowali, jest iluzją. No? Ponieważ wyobraźnia do niej nie dopuszcza, ponieważ ja w zestawieniu z innym zawsze prowadzi do braku i ekwiwalencji, przy czym te relacje mogą być albo inter w obrębie jednego języka, albo na zderzeniu różnych języków. Po drugie, zasadną jest rzeczą produkować serie translatorskie, czyli tłumaczyć ten sam tekst po upływie pokolenia, powiada Edward Balcerzan i chyba ma rację. A Theo Hermans mówi rzecz jeszcze ciekawszą. On jest małomysł logiczny i powiada tak. Ekwiwalencja jest relacją równoważnościową, czyli stuprocentowa ekwiwalencja oznaczałaby tożsamość. Ergo przekład ekwiwalentny może być tylko i wyłącznie tekstem oryginalnym. A? No zostałem państwa z tym wnioskiem do przemyślenia. I jeszcze z tożsamością Levinasa, co nie będę już w to wchodzić w tej chwili, bo na szczęście jest wniosek jeszcze optymistyczny. Iluzja, że ekwiwalencja istnieje mimo wszystko, jest rzeczą błogosławioną. I na zakończenie anegdota, która ukochaną moją anegdotą jest. John Taylor, jeden z twórców gramatyki kognitywnej, kiedyś mówił o subiektywizmie języka i o nieprzedstawialności języków osobniczych i tak dalej. I wstał wtedy taki przerażony słuchacz i powiedział, ale panie profesorze, to jak my się porozumiewamy, to my chyba nie możemy się porozumieć. Na co pan profesor Taylor się uśmiechnął, uśmiechał się często i powiedział, but we do, don't we? No i tym optymistycznym akcentem kończę na dzisiaj. Dziękuję państwu.